I menadżer powiedział kiedyś, że panowie, jak jeszcze raz kogoś złapie przeciwnik na nielegalnym kiju, to potężne kary. Wkurzył się, bo kiedyś takiego gościa przyłapali, co strzelał 4-5 bramek na sezon, a miał nielegalny kij. I ja mówię, fuck this, wywalił te wszystkie kije, połamał po prostu. Mówi, jeszcze raz mi kogoś złapią. Mówi, fuck you doing, Steve? 4 bramki w sezonie i ty masz nielegalny kij? Kurwa, weź sobie prosty kij i strzel 3 bramki albo 2. I don't care. Ale przynajmniej nie przegramy mecz. Byśmy chyba przegrali na ten mecz wtedy przez to, że... Ja mówię, ja rozumiem, że jak albo burę mają nielegalne, ale strzelają po 50, tak? To mogę jeszcze przeżyć. No bo wtedy, wiesz, i miałeś, wiesz, bardziej wygięty tym, wiesz, czasami było łatwiej obrócić tym krążkiem, wiesz, podnieść do góry i to była niezła historia. On powiedział, fucking no more, jeszcze raz kogoś spotkam z tym. No i później, że na te ostatnie 10-15 minut się brało taki, że już prostszy niż w ogóle, wiesz, niż mógł być, no.